No to lecimy w takim razie z koksem. Zobaczmy, co teraz będzie się działo. Co tutaj mamy? Dokąd możemy teraz polecieć? Daleki uskok, wyspa na krawędzi, stare koszary aeropanów. Opuszczony obszar badawczy. Teraz pytanie, co my chcemy, kurczę, gdzie my chcemy lecieć? Na opuszczony obszar badawczy czy na stare koszary aero... Nie, no tutaj polecimy chyba. Na obszar badawczy. Tak mi się wydaje, że to najlogiczniej brzmi w sumie, nie oszukujmy się. Uuu, kurde, nieładne tutaj się niebo zrobiło, to mi się bardzo nie podoba. I przy okazji się zapiszę. A czemu by nie? Jeżeli nam padnie, wiecie, karta pamięci z emulatora PSP, to zawsze sobie możemy w ten sposób zapisać. Tak więc zobaczmy, kurcze pieczone, co tym razem będziemy mieli do roboty. Wylećmy sobie, wystartujmy sobie. Ja coś czuję, że tutaj coś grubego się dla nas szykuje, ale no nie mam pewności, co to będzie, ale mogę tylko się domyślać. Dawaj, 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 Dax. Dawaj, dawaj, dawaj. Zmywam się. Dobrze. Mówiłem, że coś grubego się tutaj szykuje. Dawaj, 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 dawaj. Trzeba puścić Daxtera. Daxa chciałem powiedzieć. Tak wiecie, skrótowo. Okej. O, tutaj możemy go rzucić. Halo, Daxter. Znaczy, może nie. Nie, nie chodzi tylko o Daxtera, tu chodzi o te samoloty. Kurde, gdzie one uciekają? Zerwała. Nie, 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 nie zerwała się. A przynajmniej jak się zerwała, to za niedługo się oderwie. Kurde, tutaj w ogóle muzyki nie ma. A jak leci, to jakoś tak po cichu. Kurcze, strasznie tajemnicza jest ta lokacja. Strasznie taka cicha i to jest creepy. To mi się nie podoba. Nie, nie chcę lądować. Ja nie chciałem lądować, chciałem wystrzelić Daxtera. Ja chciałem Daxtera wystrzelić. Nie no, tutaj nie chcę iść. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Wracamy z powrotem. Powiem wam szczerze, ciężko jest, kurde, puścić tę linę, żeby Daxter się tam złapał. Bo te samoloty, one cały czas jakoś tak w dziwny sposób latają. Dobra, w końcu się udało. Kurde, ile z tym babrania się było. O, potrzebowałeś tego? Syf, śmieć, syf, złom, do kitu złom. Zmywam się! Dobra, mamy to. Teraz jeszcze
No, a teraz jeszcze ci tutaj. Ja pierdzielę, no. Kurde, ile ich jeszcze będzie? Weźcie mi powiedzcie. Fuck, kurde, było blisko. Było naprawdę blisko w tym momencie. Dobrze. Teraz się udało. Syf, śmieć, syf, złom, do kitu złom. Do kitu złom. Syf, śmieć, do kitu złom. Wiecie co, moi drodzy, ja bym chyba wrócił na statek. Ja bym wrócił na nasz statek, ponieważ ja nie mam za bardzo pomysłu, co możemy tutaj zrobić. I przyspieszę sobie trochę tutaj tę scenkę. Naprawdę, nie mam pomysłu, co możemy tutaj dalej zrobić. A mam dziwne wrażenie, że coś pominęliśmy. Jakąś cutscenkę. Albo gdzieś musimy się dostać tam, gdzie... no wiecie. Może Kira coś ma dla nas. Co masz dla nas, Kira? Cios energetyczny. A, możemy sobie ogarnąć. W sumie czemu nie? Kupimy sobie jakieś takie upgrade dla Jacka. Czemu by nie? No, to co mogliśmy, to sobie ogarnęliśmy. O, teraz mamy fajny upgrade. Widzicie, opłaca się, kurde, zbierać to mroczne eko, żeby sobie upgrade'ować potem postać. No dobra, no to co, lecimy w takim razie do Feniksa. Feniksa, przepraszam, nie Feniksa, tylko Feniksa. I trzeba będzie w inną stronę teraz polecieć. Skoro tutaj byliśmy, no to jest jeszcze daleki uskok albo wyspa na krawędzi, ale w dalekim uskoku byliśmy, więc pozostaje albo wyspa na krawędzi, albo stare koszary, więc ja bym chyba wybrał wyspa na krawędzi, tak szczerze. I tam się chyba udamy, moi drodzy. Ja pierniczę, ale ja dzisiaj zakręcony jestem z tą gierką. Powiem wam szczerze, że kurde, muszę częściej tę gierkę teraz nagrywać, bo... Tak, to ja się będę fabularnie gubił, a ja nie chcę się fabularnie gubić. I coś czuję, że chyba nie w tę lokację poleciliśmy, tak? Więc jeżeli nie ta lokacja, to następna lokacja to będzie już... aero... No wiecie o kim ja mówię w tym momencie. Wyspa tych aero, coś tam. I przyspieszmy sobie, zobaczmy, czy to dobrze poleciliśmy. Zdecydowanie źle poleciliśmy, bo to nie tutaj powinniśmy być. Stare koszary aeropanów. Właśnie, aeropanów. Dokładnie tak, tutaj powinniśmy być, bo widać nawet, że tło się zmieniło. Tak więc teraz spotkamy się przy samolocie. I pozwolę sobie to troszeczkę przyspieszyć. Witamy na posterunku Epsilon. Dokładnie tak, tutaj powinniśmy być. Ja się tak zastanawiałem, co jest grane, o co tutaj chodzi, dlaczego kurde ja muszę non-stop te samoloty kurde tam... Poruszaj się trochę, żeby je zgubić! Dlaczego ja muszę non-stop atakować te samoloty Darkstarem, ale się okazuje, że kurde to robiłem jakąś taką, nie wiem, misję poboczną czy coś, a ja mówiłem w tym let's playu, że ja chcę się skupić na misjach głównych, bo nie robimy tej gry na 100%. Więc troszeczkę dałem ciała w tym momencie, więc trzeba będzie tam co nieco troszeczkę poedytować. Co to jest za lokacja? Ja pierdzielę. Kolejny bożek prekursorów? Rany, pełno ich tu wszędzie. Eko tarcza. Eko tarcza, ładnie. Zobaczmy w ogóle tutaj, czy czasem nie ma jakichś orbów. Może gdzieś coś jest tutaj ukryte za drzewami lub nie za drzewami. Ale powiem wam szczerze, ta lokacja mi się kurde też nawet podoba, chociaż jest trochę taka depresyjna, bo tutaj deszcz pada, a za moim oknem ładne słoneczko świeci. Kurczę. A to niespodzianka. Miejsce jest umocnione i zamknięte.
Może ja je otworzę. A! W porządku? W porządku. Te wredne zabezpieczenia elektroniczne. Ten, kto tu pilnuje, zna się na rzeczy. Jak cię... Hej! Zaczekajcie! Jack! Chyba uruchomiliśmy jakiś alarm! Zamknęły się za nami drzwi! To tunel serwisowy. Jeśli uda ci się zdjąć pole siłowe z przodu, może uda ci się wślizgnąć tyłem. Spotkamy się, gdy to będzie możliwe. Rozpierdala mnie ten dziadek. On se przyszedł jak gdyby nigdy nic i w sumie... Elo, mam wyjebane, otwieram sobie drzwi i lecę do przodu, nie? Mimo, że to Jack w sumie jest zamknięty i poszedł naprzód. Wystarczy, aby przedostać się przez sadzawkę mrocznego Echo. Siad! Do nogi! Już! Ej, ta tarcza jest zajebista. Nigdy nie widziałem tyle mrocznego Echo. Ostrożnie, Jack! Ej, serio, ta tarcza jest zajebistą mocą. Co tutaj się odpierdziela? Co to są za w ogóle przeciwnicy? Są jakieś roboty? Ty, to są roboty dosłownie. Ej, koleżko, dam ci pewną radę. Stopienie się raczej nie jest przyjemne. Użyj tarczy, kiedy będziesz po tym przechodził, dobra? Kurde, nie dość, że z normalnymi przeciwnikami ja miałem problem, to jeszcze mamy teraz z ich robotyczną wersją walczyć? Czy to jest jeszcze świat realny? No ale dobra, dajemy sobie jakoś radę, przynajmniej tak mi się wydaje, że w miarę okej, jakoś się trzymamy. I oby tak było. Eko teleport, dobra. Jak się teleportowało? Nie, nie tak, nie tak, nie tak, zdecydowanie nie tak. Dokładnie tak, tak się teleportowało. Kurczę, powiem wam szczerze, te nowe mechaniki to po prostu mnie zadziwiają, nie? To jest coś naprawdę bardzo fajnego, bo to jest... czuć taką innowację i tak dalej względem na przykład Jacka dwójki, trójki, jedynki. Ale kurczę, momentami tego jest za dużo, tego jest po prostu za dużo, ja nie jestem w stanie tego ogarnąć. Aha, nie było checkpointa, ta? Uciekamy od nich, uciekamy od frajerów. Wypad z baru, kurde. Co za kurde przygłupy, no nie mogą sobie odpuścić, no nie mogą, po prostu muszą mnie atakować. Na każdym kurde kroku, w jakim kurde celu. Dobra, próbujemy się teraz tutaj dostać. Czy ta ściana nie wydaje ci się dziwna? Gdybyś dysponował odpowiednią siłą ognia. Spokojnie. Daxi. Spokojnie, ja tu zaraz dojadę tę ścianę. Jak sobie życzysz. Teraz pytanie, gdzie będzie checkpoint. A, tutaj. No to dobra, to może być. Źle skręciliśmy. Czemu mielibyśmy źle skręcić? Panie kolego, idzie dobrze, idzie wszystko dobrze, idzie wszystko po naszej myśli. Tak jak powinno iść. Bardzo w ogóle swoją drogą bardzo fajne pomieszczenie tutaj jest. To jest coś ala taki, nie wiem, ich bunkier? Nie, przepraszam, to jest bardziej ich sypialne taka. Ciekawe, nie będę tego ukrywał. Alarm się włączył! To nie moja wina. Okay.
coś tutaj będziemy mieli, może jeszcze jakiegoś orba czy coś? Nie, absolutnie nic. Ale tutaj są już orby. I to nawet dwa były. Dobra, ominęliśmy tego przygłupa, a raczej tych dwóch przygłupów, bo chcieli mnie zatrzymać. Dobra, i co tu mamy? Co tu mamy? Po tej stronie. Na razie gówno mieliśmy, w sumie. A nie, czekajcie. Wait a second. Wiem, na czym to polega. A, dobra. Teraz tutaj musimy się zamienić, dokładnie. I wcisnąć ten przycisk. Tylko z kim ja mam się zamienić? Z jakim posągiem teraz? Chyba wiem, co trzeba zrobić. Patrzcie. Ten musi... Musimy zrobić tak, że... ten stoi sobie tutaj, tak. No stoi sobie teoretycznie. No, teraz działa. Kurczę, musiałem się przez chwilę zastanowić, czy aby na pewno to zadziała. Ale zadziałało i to mi się podoba, kurczę pieczone. Widzicie? To jest właśnie coś takiego w Jacku i Dexterze, Zaginionej Granicy i w Ratchecie i Clanku, A Crack in Time. Po prostu w tych grach, a przynajmniej w tych dwóch grach, no bo w Ratchecie więcej jest takich sekcji, w Jacku no trochę mniej. Ale jak możecie zobaczyć... Na pokonanie tej klapy bez konieczności skąpania się... W tych dwóch grach, czyli w Jacku i Daxterze Zaginiona Granica oraz w Ratchecie i Clanku, tylko że w Ratchecie i Clanku to praktycznie prawie że w całej serii, jest dużo takich podchwytliwych właśnie zagadek i to jest właśnie to, co tutaj teraz miało miejsce. To nie ma spodni! To nie ma spodni! Nie możemy się włamać do jakiegoś fajnego miejsca, fabryki cukierków, na konkurs piękności! No a też mnie to zastanawia, Daxter, dlaczego wy macie takiego pecha, że musicie non-stop w takie niefajne miejsce się ładować? Super silny, wściekły, z długimi pasurami. Coś ci to przypomina, Jack? No tak, ciebie, Daxter. Ohydny zreanimował swoje ropuchy? Dopiero co je rozwaliliśmy! Kolega bardzo chce nam uprzykrzyć życie. Pół metra nad ziemią, a z rąk wystrzeliwuje czyste zło!
No. I po koledze. Kolega chciał nam uprzykrzyć życie, ale coś mu nie pykło. On i jego osiłki zresztą. Więc teraz jesteśmy bezpieczni. A muzyka, która nam w ogóle towarzyszy, to mega jest w klimatach takiego połączenia Jacka 1 i Jacka 2, powiem wam szczerze. Dosłownie to jest takie połączenie Jacka 1 i Jacka 2, no nie? Teraz co ja chcę zrobić? Tam widziałem u góry, że są orby, ale... Nie, dobra, walić się. Nie będziemy tutaj, kurde... Chociaż... Nie, mam lepszy pomysł. Tu skrzynka jest przecież. Rykoszet do Furia Wulkanu. Aha, dobra. No dobra, nie mogłem się temu oprzeć, po prostu trzeba było zebrać te orby i już. I tutaj mamy zielone światełko, czyli tu musimy przejść. Udało się, ale jest problem. Wszystko przeze mnie, Jack. Wspomnienia z dawnych czasów wracają. Okazuje się, że nasz kumpel był lub jest mroczną ekowyrocznią. Bardzo się myliłem, Jack. W tak wielu sprawach. Ja stworzyłem ten projekt. Stworzyłem mrocznych ekowojowników. Dla kogo? Później zbudowałem robotę, żeby odbić ten duży ośrodek siłą, by naprawić wszystkie szkody. Ale zawiodłem. Dla kogo to robiłeś? Zbudował je dla mnie. Dla aeropanów. Ty drak! Jack, zaczekaj! Wysłuchajmy go! To moja wina. Byłem kiedyś dowódcą sił powietrznych aeropanów. Dowodziłem programem tajnej broni i chciałem stworzyć nowy rodzaj wojownika. Wiesz, prowadziliśmy okrutną wojnę i przegrywaliśmy. I dlatego krzywdziłeś ludzi? Nie, odmówiłem. Kiedy zrozumiałem, co tu się wyprawia, chciałem powstrzymać ten program. Ale Skyhit nie chciał słuchać. A więc podjąłem jedyną słuszną decyzję. Porwałem głównego naukowca. Przykro mi, przyjacielu, że przy okazji mocno oberwałeś po głowie. Zostawiłem cię na tej wyspie, aby ukryć cię przed aeropanami. Trochę za późno, co? Tak, jednak się spóźniłem. Skyhit zasiał mroczną moc we wszystkich mieszkańcach. Wszyscy aeropani są teraz zakażeni mrocznym eko. Te potwory skazały mnie na banicję. A więc stałem się banitą i postanowiłem walczyć. Przysiągłem ich zniszczyć. Zniszczyć takich jak ty! Zaczekaj! Feniksie, proszę! Jack nie jest potworem! Już ja wiem, kim on jest! Nie, Feniksie! Jeśli ci na mnie zależy, oszczędź go! Widzisz, potrzebuję go. Bardzo mi na nim zależy. Nie uciekniesz przed swoimi grzechami, Feniksie. Ja też nie ucieknę. Nie możesz zabijać, by odkupić winy. Lecz wspólnie możemy naprawić nasze zło. Jak? Mamy przecież tajną broń. Wojownika, który dowiódł, że nad mrocznym eko można zapanować albo nim sterować. Hej, no a co ze mną? Nie, ty jesteś zwariowanym potworem. Ale może kiedyś uda nam się pomóc również tobie, synu. Jack, pomożesz mi powstrzymać aeropanów? Ruszajmy, załatwmy aeropanów raz na zawsze. Kurde, powiem wam szczerze, że troszeczkę się tego nie spodziewałem. Jezu, ile tutaj wątków jest poruszonych, ja pierniczę. No ale jak widzicie... Kapitanie, coś tu się rusza na ziemi. Chyba to... Zwrot! Zwrot! Uwaga, przygotować się na zderzenie! Cloud? Cloud! Jack, muszę wracać na statek. Już! Dobra, w każdym razie. Jak widzicie, tutaj dużo wątków zostało poruszonych. Przede wszystkim wątek aeropanów. Tego, że Phoenix chciał zabić Jacka, ale w ostateczności tego nie zrobił. Ten starzec jednak nie jest taki tajemniczy, jakby się wydawało. Znaczy, jest tajemniczy, jakby się wydawało, ale widać, że jednak jest on twórcą tych wszystkich rzeczy, co się tutaj teraz panoszą i ogólnie tego całego miejsca.
No i co? Phoenix i Jack teraz podjęli współpracę, żeby zniszczyć i pokonać raz na zawsze aeropanów. I teraz musimy się dostać do samolotu i stąd uciec. Swoją drogą, fajna muzyka teraz nam tu przygrywa. Jako, że już to znamy, to myślę, że możemy tutaj zrobić cięcie. Albo po prostu przyspieszymy sobie to.